1 września 1939 roku to jeden z najtragiczniejszych dni w historii Polski. Trwająca niemal 6 lat II wojna światowa była największym i najkrwawszym konfliktem zbrojnym w dziejach. Człowiek mówić, w wetach był kiedy mówić, to zło się zaczęło. Gdziekolwiek byś człowieku nie był, tam te trudne lata, tego się nie da zapomnieć. A szczególnie młodzieży. Aby to było zbyt proste. Hołd wszystkim tym, którzy w obronie ojczyzny poświęcili zdrowie i życie, oddali mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego. Od 12 lat organizujemy większe spotkanie z udziałem społeczności lokalnej, z udziałem pocztów sztandarowych, z udziałem wszystkich służb mundurowych, jednostek organizacyjnych, ale też i władz samorządowych miasta, gmin, powiatu nowomiejskiego, starostwa powiatowego, aby też zademonstrować nie tylko wdzięczność naszym rodakom, którzy oddali swoje życie za naszą wolność, ale przede wszystkim, żeby była to lekcja patriotyzmu, historii dla naszej młodzieży. W tej lekcji patriotyzmu wzięli udział harcerze i uczniowie lokalnych szkół. Myślę, że jest to dobry pomysł po to, żeby uświadomić młodzieży, jak to jest ważne, zwłaszcza w okolicznościach wojny na wschodzie, którą mamy, no żeby dzieci rozumiały przeszłość i przyszłość. Ja uważam, że właśnie trzeba już od najmłodszych, czyli od zuchów, od pierwszoklasistów z wyż, uczyć ich patriotyzmu, uczyć ich miłości do ojczyzny, no i właśnie uświadamiać, przypominać te wszystkie rocznice. Uroczystości odbyły się przy odnowionym pomniku Ściana Śmierci pod Nawrą. Monument ten to projekt Ryszarda Wachowskiego, zadedykowany ofiarom hitlerowskiej napaści z 1939 roku. Dzisiaj w Nowym Mieście chciałbym podziękować przede wszystkim samorządowcom, panu burmistrzowi, wójtowi Nowego Miasta za dbanie o ten pomnik, bo jak wyglądał ten pomnik rok wcześniej, 2 lata wcześniej, jak wygląda dzisiaj, jest to początek renowacji. Uczestnicy uroczystości złożyli pod pomnikiem symboliczne biało-czerwone wiązanki. Wcześniej wysłuchali apelu poległych upamiętniającego bohaterów II wojny światowej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv